A teraz w Kurierze o Polskim czas na przegląd prasy, a konkretnie tygodników opinii. Tak jak Państwo obiecywaliśmy, w każdy poniedziałek i w każdą środę Zbigniew Górniak czeka na nas już z przygotowanymi artykułami. Tak jest też dzisiaj, a w poniedziałek obiecał dokończyć na temat jednego artykułu. Witam Cię z Zbyszku. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. W wielkim tak. biegu, ale zdążyłeś do nas, co szczęście. poniedziałek nie zdążyłem, nie zmieściłem się już z moim zdaniem najważniejszym. Artykułem tego tygodnia, jaki ukazał się w tygodniku w sieci, a niestety został w jakiś sposób zgaszony, przytłumiony tym hałasem, tym kankanem, jaki uprawia opozycja oraz jej media na trumnie biednego chłopaka ze Szczecina, oraz paskudnym atakiem na Jana Pawła II. Chodzi mi o tekst Kasta po stronie bandytów, autora tygodnika sieci. Wojciecha Biedronia o tym, że sądy masowo zawieszają kary przestępcom, odraczają ich od siatki i uchylają wyroki. Zaraz będzie o tym, dlaczego, ale najpierw drastyczny przykład. Ariel C. To nie tylko morderca, który zasztyletował swoją partnerkę, lecz także zimna i wyrachowana bestia. Po tym, jak zabił swoją konkubinę, tuż przy jej ciele położył płaczące niemowlę. Chwilę potem spokojnie zamknął drzwi i wyszedł na osiedle jednej z podwarszawskich miejscowości. Jego plan polegał na tym, by niemowlę umarło w męczarniach z głodu. Na szczęście dziecko przeżyło. Arielce przyznał się do winy, usłyszał wyrok, 16 lat więzienia. Sprawa ostatecznie, ponieważ przysługiwała mu apelacja, sprawa ostatecznie trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie. Jego decyzja wydawała się prosta, ale tak proszę Państwa się nie stało. Orze Sędzia Marzanna Piekarska-Drążek, warto zapamiętać to nazwisko, Piekarska-Drążek, znana aktywistka sędziowska ze skrajnie upolitycznionego Stowarzyszenia Sędziów justycja i sędzia Dorota Tyrała. Dorota Tyrała. Merytoryczne kwestie zawarte w apelacjach nie interesowały panie sędzie. Uznały, że wyrok na zabójcę należy uchylić. O tym, dlaczego tak, należał tak uważały za chwilę. A teraz yy, drugi... Przykład Szczepana S. Zarzutami, które usłyszał ten bandyta, można byłoby obdarować kilku innych. Śledczy ustalili, a dwie instancje sądowe potwierdziły, że agresywny mężczyzna zadał swojej żonie kilkanaście ciosów nożem w trakcie rodzinnej awantury. Bandyta zranił też swoją teściową. Jakby tego było mało, okradł jeszcze własną żonę, podszywając się pod nią i kupując na jej nazwisko telefon. Komórkowy. Biegli nie mieli wątpliwości, że zbrodnia chciał zabić swoją żonę. Tych wątpliwości nie mieli też sędziowie w styczniu 2021 sąd okręgowy w Kielcach wydał wyrok na Szczepana S., Skazując go na 15 lat więzienia. Wydawało się, że ta oczywista sprawa jest już dla polskiego wymiaru sprawiedliwości zakończona, ale skazanemu przysługiwała kasacja i z niej skorzystał pisze Wojciech Biedroń swoim głośnym. Moim zdaniem, artykule. W sądzie najwyższym sprawą zajął się skład z udziałem sędziego profesora Włodzimierza Wróbla. Profesor Włodzimierz Wróbel. Było więc pewne, że ten zaangażowany politycznie sędzia z kasty zamieni proces w farsę. Tak też się stało. Sąd Najwyższy uchylił wyrok z Krakowa i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Oznacza to, że sprawa rozpocznie się od nowa, a żona sprawcy ponownie przyżyje sądową gehennę. Dla wymiaru sprawiedliwości Szczepan S. jest dziś człowiekiem jedynie oskarżonym i w świetle prawa niewinnym. Jest jeszcze kilka takich spraw. Piotr Gonciarek, sędzia Piotr Gonciarek, głośne nazwisko ze względu na rzekomą złą obsadę sądu, sędzia Piotr Gonciarek, jeden z najbardziej zacietrzewionych politycznie aktywistów sędziowskich, taśmowo odracza i wstrzymuje decyzję niższych instancji. Tak było w sprawie jednego z członków grupy przestępczej zajmującej się tak zwanymi kartelami VAT. Wystarczy nie, nie kraść, to słynne hasło. Podobnie zachował się w sprawie dotyczącej handlarzy narkotyków. W innej sprawie odroczył on odbywanie kary trzech lat więzienia przez groźnego bandziora, który dusił swoją ofiarę kablem i uderzał ją młotkiem w głowę. I teraz dlaczego? Chodzi o to, że sędziowie orzekający winę zabójcy, czy tego bandyty, zostali nominowani przez nową krajową Radę Sądownictwa, co nie podoba się sta starej, skostniałej yy, kaście i ona uchyla tamte wyroki, wypuszczając bandytów, łagodząc ich wyroki i po prostu czyniąc z nich niewinnych ludzi. Sędzia Gonciarek na przykład przeprowadził rozpoznanie, z którego wynikało, iż sędzia skazujący bandytę został rzekomo źle obsadzony. Złe obsadzenie polegało na tym, że został on powołany na wniosek Obecnego składu Krajowego, Krajowej Rady Sądownictwa. Ten zaś zdaniem gąciarka jest niekonstytucyjny. W ten oto sposób, proszę Państwa i droga Magdo, wprowadza się w naszym państwie chaos wprowadza się wotum nieufności, obywatelskie wotum nieufności wobec organów, które powinny nas chronić, które powinny nas bronić przed złem, przed bandytyzmem. wprowadza się jeden wielki bałagan, podział, złożeczenie. to jest bardzo ważny tekst Wojciecha Biedronia. a najgorsze jest to, że jak pisze w swojej płyndzie autor, sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności za swoje decyzje na sali sądowej. pozostają całkowicie bez Karni. Jak widać, obficie z tej bezkarności, bezkarności korzystają. Cóż mogę tu jeszcze dodać za autorem, że pierwszą przyczyną, główną jest przynależność ich do skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń sędziowskich, a drugą tak zwane parcie na szkło oraz chęć podlizania się opozycji totalnej? To jest bardzo smutne, proszę Państwa, i o tym powinniśmy jak najwięcej rozmawiać jak najwięcej cytować. Proszę podawać ten, to moje dzisiejsze prasowanie dalej, ponieważ trafi na Facebook oraz na Twittera niebawem. Dziękuję Ci bardzo. Zbyszek Górniak, kolejne spotkanie z Tobą i przegląd już w najbliższy poniedziałek.